Paznokcie hybrydowe z wykończeniem wężowym robią piorunujące wrażenie. Nowinka w trendach na 2020 rok już została okrzyknięta największym hitem. Paznokcie hybrydowe dają miłośniczkom manicure niebywałe pole do popisu, jeśli chodzi o finalne zdobienie. Możliwości jest nieskończenie wiele, co pozwala każdej z nich dopasować styl do własnych upodobań. Kilka dni temu media obiegły największe paznokciowe trendy na ten rok, a jeden z nich zwraca największą uwagę. Wężowy motyw kradnie serca pań. Wężowe paznokcie hybrydowe to absolutny hit. Każda chce cieszyć się takim manicure. W dziedzinie manicure wielokrotnie pojawiał się już klasyczny fręch, odważny neon, zwariowane holograficzne wykończenie, jednak czegoś takiego jeszcze nie było. Wężowe zdobienie to świeżynka w świecie paznokciowym, a do tego z miejsca okazała się niebywałym hitem. Kobiety oszalały na punkcie tego zdobienia i coraz chętniej wykonują go na swoich paznokciach. Dalsza część tekstu pod galerią. Tak zdobiony manicure prezentuje się fenomenalnie i pasuje do każdej długości i kształtu płytki. Co więcej, spokojnie możesz kombinować z łączeniem kolorów, zaczynając od bardziej naturalnych, a kończąc nawet na szalonych neonach, dzięki czemu końcowy efekt możesz dopasować do wieku czy zajęć dnia codziennego, jeżeli w pracy czy szkole twój manicure nie może rzucać się w oczy. Dzisiaj grzeje, 1. Nie żyje władca, który rządził krajem przez 50 lat. Obalił własnego ojca, błyskawicznie wyznaczono następcę. 2. Okropne odkrycie na północy Polski. Nie żyją dwie osoby, dzieci zostały bez rodziców. Zdobienie można wykonać przy pomocy cieniutkiego, precyzyjnego pędzelka, którym stworzysz niedbałe plamki w kolorze innym niż bazowy lub też idąc na łatwiznę, bez obaw możesz zakupić gotowe naklejki. Bądź spokojna, bo żadna z koleżanek nawet nie zauważy, że zastosowałaś je przy swoim manicure. Z całą pewnością wszystkie będą ci tylko i wyłącznie zazdrościć. Najlepsze newsy dnia, źródło, Instagram. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.